Witajcie serdecznie. Ja jestem Pepo Urbex i kręcę dla Was filmy z opuszczonych budynków. Tym razem spalony budynek. W tym domu mieszkała starsza pani. Miała pewne schorzenie, na które cierpi wiele osób, a mianowicie była zbieraczem. Cały jej dom, wszystkie pomieszczenia były zapełnione różnymi przedmiotami, które gdzieś tam nabyła. Wejdziemy teraz do miejsca, które chyba zachowało się najbardziej, mimo to, że właśnie w tym miejscu zapuszczono ogień. Od dnia pożaru nikt nie dotarł do tego miejsca, więc można powiedzieć, że jestem jeden z pierwszych, nie licząc strażaków, którzy tutaj byli na miejscu podczas pożaru. Zobaczymy, co zostało po tej pani. Zobaczcie, jedynie ta szafa się zachowała. I wszystko, co na niej jest, jest już zadymione. Ale nie ma się co dziwić. Było tutaj kilka zastępów straży pożarnej. Jak można zauważyć, wszędzie leżą jakieś przedmioty. Jest tego naprawdę sporo. Kilka rzeczy się nawet zachowało. Kieliszki nadal są na swoim miejscu. To jest dziwne, bo wszystko tutaj przemaka. Zobaczcie, część się już zawaliła. Zobaczcie, ile tutaj jest przedmiotów nazbierane przez tą panią. Najgorsze jest to, że nie są mi znane losy tej kobiety. Czy spłynęła razem z domem, czy po prostu została przeniesiona do innego loku. Tutaj mamy barek, spróbuję go delikatnie odchylić, żeby nic nie pękło. Biżuteria. W szafce ubrania. Mamy tu nawet buty robocze. Wyglądają mi na męskie. Tyle tylko niestety się zachowało. Spróbujemy jeszcze wejść do innych pomieszczeń. Ale może to być bardzo trudne. Dom nadaje się do rozbiórki. Nie ma tu mowy o żadnym remoncie. Wszystkie belki są przepalone.
Tutaj bardzo ciężko się poruszać ze względu na to, że część sufitu spadła po prostu. Tam jest kolejne pomieszczenie. Ja spróbuję się tam dostać. Jak mu się uda, to oczywiście wam wszystko pokażę. Mamy tutaj zdjęcie Jana Pawła II. Spróbujemy się tam dostać, choć będzie to bardzo ciężkie. Tutaj jest wyjście główne z domu i wejście do kolejnego pomieszczenia, które już jest zawalone. Spróbujemy, może będzie przejście z tamtego pokoju. Tak wygląda główne wejście, obrośnięte winogroniem. Dom jest przy głównej drodze, dlatego muszę być tutaj w miarę cicho. A tak wygląda nasz budynek. Niestety jest już w tragicznym stanie. Jak mówiłem, kobieta była zbieraczem. Mamy tutaj stodołę, do której za chwilkę wejdziemy. Miejmy nadzieję, że będzie szło w ogóle wejść. Zobaczcie, ile tego nagromadziła. Spróbujemy jeszcze za chwilę w tamtą stronę się udać, ale najpierw sprawdzimy stodołę. O kurczę. O Boże. O Boże. Naprawdę jest tego sporo. Spróbujemy się wspiąć kawałek. O kurczę. Zobaczcie, ile tego jest. W zasadzie nie ma gdzie nogi położyć. Naprawdę sporo tego wszystkiego nagromadziła. Dobra, spróbujemy wejść z innej strony jeszcze, o ile będzie taka możliwość. Chyba nie będzie szło tutaj przejść. Nigdzie. Wprost jest dom. Nie chcę, żeby mnie ktoś stąd przegonił. Tu coś jest jeszcze. Tu chyba buda od psa. Dobra. Spróbujemy się dostać z innej strony. Myślałem, że tutaj będzie piwnica, ale
Chyba się mylę, chociaż są tam jakieś drzwi, tylko czy będą otwarte i czy da radę wejść do środka. O kurczę, można wejść. Widzę, że ogień tutaj nie dotarł. Dla nas to dobrze. Jest bardzo wąsko. Ze względu na to, że jest tutaj, tak jak i wszędzie, bardzo dużo różnych przedmiotów. Tutaj mamy chyba piec. Najprawdopodobniej droga jest tylko zostawiona po to, aby dojść do pieca. Zobaczcie, piwnica jest spora, a nie ma tutaj ani metra wolnego. Dobra, wychodzimy stąd. W ogóle dzisiejsze nagrania są nagrywane już nową kamerą. GoPro Hero 12. Proszę też Was o opinię, jak wygląda wszystko. Czy stabilizacja jest naprawdę lepsza w GoPro Hero 7? Zostaje nam tylko jedno, dostać się tutaj. Spróbujemy, mimo tych wszystkich spalonych belek. Kurczę, nie wiem, czy tam wejdziemy. Tu chciałem się dostać, może się uda. Dobra, jesteśmy w środku, ale co tu się znajdowało, ciężko powiedzieć. Kolejny pokój, ale ciężko coś o nim powiedzieć, wszystko jest zawalone. Jest tutaj piec jedynie. Bardzo nic tutaj nie ma. Zobaczcie, jak to wygląda z góry. Tam jest jeszcze jakieś przejście, tylko nie wiem, czy dam radę tam wejść. Słuchajcie, chodźcie za mną. Udało się wejść do kuchni. O kurde, tutaj również bałagan. Jak widać, pożar dotarł i tutaj. Część rzeczy spłonęła, ale jak widać, nie wszystko. Wszystko się rozpada w rękach. Artykuły spożywcze. Tutaj to samo. Tam są jeszcze jakieś drzwi.
łazienka. Tak, jesteśmy w łazience. Ale widzę, że tutaj również wszystko zagracone. Rowery w łazience. I to dość sporo. Tego chyba tu nie powinno być. Dobra. Myślę, że powoli będziemy się kierować do wyjścia. Będzie trzeba tylko jeszcze jakoś tu wejść. Powiem tak, to była ciężka dość eksploracja ze względu na stan budynku, ale myślę, że warto było tutaj przyjechać i pokazać wam to wszystko. W tym miejscu zakończę eksplorację, a my widzimy się za tydzień w piątek. Na razie.